Jest sobota, 5 rano, kartoflisko łamią swoją podstawową zasadę. Jak mi się nie chce na mecz jechać, to nie jadę. A teraz mi się nie chce jechać i jadę. Ale po pierwsze, Puchar Niemiec. Na te rozgrywki najeżdżę co roku, więc głupio odpuścić. A po drugie, wyjazd planowałem już jakiś czas temu. No i mam wszystko opłacone. Nie chce mi się jak cholera, ale... Dobra, lecę na to lotnisko. Może chociaż na autobus się spóźnię. A gdzie tam, już widzę, że się nie spóźnię. No. A pociąg też punktualnie przyjechał. I weź tu zaufaj tym kolejom mazowieckim. Może chociaż lot będzie odwołany, no. No i dupa. Może chociaż samolot się zepsuje i nas... Zawrócą nas, no. Ale samolot się nie zepsuł, no. Ladies and gentlemen, we have landed. No to teraz wiodę do Stuttgartu. No i zamiast siedzieć spokojnie w domu i oglądać pierwszą kolejkę Premier League, ja się kiszę w jakimś Stuttgarcie. Czas na pierwszy mecz dzisiaj. To jest Puchar Niemiec, Stuttgarter Kickers. SV Stuttgarter Kickers. Trzecia liga chyba. Kontra Wolfsburg. To chyba pierwsza. To chyba była najgorsza pierwsza połowa w życiu. Ciągi ewakuacyjne były tak odróżnione, że przez całą połowę nie mogłem się wydostać po piwo. A jak już się człowiek wydostał, to przede mną w kolejce z 70 albo 80 osób. Zlitował się nade mną pomocny steward, który poszedł i powiedział, że jeżeli chcę tak bardzo tego piwa, to powinienem wyjść poza stadion, kupić poza stadionem w knajpie i on mnie wpuści. No tak, to będą krótsze kolejki. A bardzo pozytywną rzeczą w przypadku upałów jest to, że w ogóle nie chce mi się jeść. Jeden mecz odfajkowany, no ale jeszcze jeden dzisiaj trzeba zobaczyć. Ale to muszę pociągiem podjechać, jakieś 45 km. Znowu Puchar Niemiec, Reutlingen. To jest chyba 5. liga albo 4. kontra Karlsruhe. Nie wiem, która to liga. Jakaś wyższa. Na stadion z dworca jest chyba około 4 km i nie mam pojęcia, jak tam dojść. Idę za kibicami gości, którzy widzę też się trochę gubią. Ale może jakoś tam trafimy, no. Podobno trzeba podbiec. Bo gospodarze to zgoda VfB Stuttgart. I tak za bardzo nie przepadają z Karlsruhe za sobą. Mecz ma zabezpieczać 1200 policjantów. Kurwa, no dawno nie widziałem aż tylu policjantów na meczu. A wszędzie są. Jak się trochę wkręciłem w ten mecz, to się okazało nagle, że na meczu podwyższonego ryzyka nie sprzedają piwa. Skoro biegłem w jedną stronę, dlaczego miałbym jechać w drugą? Teraz mi pociąg może spierdolić ostatni. No i zdążyłem. Zaraz ochłonę i podsumuję tą krótką wizytę w niemieckiej stolicy kebabów. No trochę zajęło mi to ochłonięcie, ale już jestem w Stuttgarcie. A Reutlingen rzeczywiście jest niemiecką stolicą kebabów. Reutlingen! Tam jest najwięcej kebabów na kilometr kwadratowy w całych Niemczech. Dobra, coś o tym meczu, bo tam się wszyscy nieźle podniecali tym spotkaniem. A co tam się takiego działo? Przewaga gości, później jakiś tam przypadkowy karny dla gospodarzy, 1-0. I czerwona kartka dla gości. Później jakiś przypadkowy karny dla gospodarzy. 2-0. Później druga czerwona kartka dla gości. A, i to jest ta różnica pomiędzy Niemcami a Polską. Tutaj krzyczą do widzenia po czerwonej kartce. A u nas by się czuli chyba wypierdalać. Bo co innego można krzyczeć. Czyli Karlsruhe grało w 9, ale przeważało do końca. Strzeliło gola na 2-1. No i trzeci karny dla gospodarza.
No to rzeczywiście strasznie dużo się działo. Dobra, pora się zdrzemnąć chyba chwilę. Na szczęście kolejne nudne mecze dopiero jutro. Niedziela rano. No pojawiła się nawet u mnie taka myśl, żeby przebukować bilet lotniczy i wrócić dzisiaj do Polski i pójść na jeden taki mecz u nas. I byłem bliski tego, ale jak tak dokładnie zapoznałem się z ceną, stwierdziłem, że się przemęczę jeszcze dzień. No więc zaraz udaję się w króciutką 6-godzinną podróż pociągiem do miejscowości Kassel. Mam taką godzinną przesiadkę, to może poszukam jakiegoś śniadania. Ciekawe, na tym śniadaniu byli głównie Polacy. Knajpa we Frankfurcie, głównie Polacy na śniadaniu o 10, 9, nie wiem kto jest. Jeszcze pół godziny mam. No dobra, jedziemy dalej na te mecze. Już jestem w pięknej miejscowości Kassel. Google pokazuje, że na stadion jest pół godziny drogi na piechotę. No zakładam, że w godzinę dojdę. Akurat jest tyle do meczu. Wielkie derby Kassel w siódmej lidze. Gospodarze to Turk Gucu Kassel. To jest zespół złożony z samych Turków. A goście to VfL Kassel. Bilet kosztował 4 euro. No więc zakładam, że w tej cenie to będzie dobra piłka. Nie tam. W Dziadowicach za 4 euro to by strzelili z 5 swojaków, a tu żadnego nie było. No to jeszcze tylko jeden mecz mi został. Znowu Puchar Niemiec. Gospodarze to Hessen Kassel. To jest chyba czwarta liga. Na goście z Bundesligi chyba. Hannover 96. Mecz oczywiście wyprzedany. 18 tysięcy chyba ten stadion mieści. No kurwa. Teraz jeszcze tylko powrót do Frankfurtu. Z 2 godziny, 3 może. I jutro z rańca lot do Warszawy. A na koniec drobne nieporozumienie w hotelu. Recepcjonista zamiast tam powiedzmy 30 czy 40 euro za nocleg policzył mi 1030. Taka tam pomyłka. Się oczywiście tłumaczył, że pokoje się pomyliły. Najważniejsze, że mi się pokoje nie pomyliły i wszedłem tam, gdzie powinienem. Generalnie to ja wiem, że sport to zdrowie. Ale po tej weekendowej dawce zdrowotnej ja sobie chyba od meczów chwilkę odpocznę.